No cześć, witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zajmiemy się osiami. Tylko teraz rozwiniemy ten temat o zbiory liczb, które spełniają określone warunki. Więc tak jak na poprzedniej lekcji, mamy tutaj oś, która jest to nasza oś x, to jest tylko z poziomu oś x, tak jak to nazwiemy, która ma zwrot oczywiście, to jest obowiązkowe, punkt 0 oraz inną współrzędną, byśmy mogli określić odległości na tej osi. To było takie małe przypomnienie, abyście nie zapomnieli. Oraz ten przedział tutaj, to jest nasz zbiór, którym się dzisiaj zajmiemy. Jest on zaznaczony od minus 2, ponieważ tutaj mamy z minus 2 i prowadzi on nas do nieskończoności. I to oznacza, że wszystkie, że nasza szukana, w tym wypadku x, jednak możemy ją zapisać tak jak chcemy, będzie należała do tego zbioru. Ten zbiór jest od minus 2 włącznie, ponieważ jest czarna kropka, do nieskończoności. Tak jak mamy tutaj zapisane x, jest większe lub równe, to musimy zwrócić uwagę, ponieważ jest czarna kropka od minus 2, ale mniejsze od nieskończoności. Nieskończoności nie możemy określić, jak to wiecie, dlatego zawsze będzie musiało być po prostu, że jest mniejsze od nieskończoności. Nie może być równe tak samo jak nieskończoność. Tak o tym zapamiętajcie. Tutaj mamy dokładnie to samo, tylko zapisane w inny sposób, tak samo jest on też prawidłowy. Oznacza to, że x, czyli nasza niewiadoma, należy. Ten znaczek, takie śmieszny znaczek jak euro, tylko z jedną kreską, oznacza należy do zbioru, tutaj mamy zbiór, od minus 2 włącznie do nieskończoności. I tak samo jak nieskończoności nie możemy określić, dlatego jest nawias owalny. Tutaj mamy drugi zbiór, który też jest naszą niewiadomą x, która należy, która tutaj jak widać jest zapisana, jest mniejsza od, znaczy jest większa od minus nieskończoności, ale mniejsza od 4. Czyli jeszcze dla przypomnienia, ona należy, nasze x należy do tego całego zbioru i może być każdą liczbą wymierną, niewymierną, każdą, która należy do tego zbioru. Oczywiście mniejszą od 4. Tak, tutaj mamy dokładnie to samo, że x należy, zwróćmy uwagę, należy do zbioru od minus nieskończoności do 4. Siebie z czwórki, czwórka już nie należy do tego zbioru. Tak, tutaj mamy jeszcze takie dwa zbiory, które są trochę mniejsze, nie są nieskończoności. Mamy tutaj obustronnie zamknięty, czyli oznacza, że to minus 2 należy. Tutaj mamy 1, 2, 2,5 też należy, czyli że x jest większe lub równe, zwróćmy uwagę, większe lub równe od minus 2, ale mniejsze lub równe 2,5, czyli tak samo jak minus 2, czyli x może być minus 2 lub 2,5. O, i tutaj jest dokładnie to samo zapisane, że x należy do zbioru od minus 2 do 2,5 obustronnie zamkniętego. Jak mówimy obustronnie zamkniętego, to oznacza, że z dwóch stron może należeć. Jeśli mówimy lewostronnie, to znaczy, że tylko z lewej. A jeśli prawostronnie, to znaczy tylko z prawej. Ok. Tutaj mamy znów taki sam zbiór, tylko że kropki są nie są zamalowane. Jest to, żebyśmy widzieli to kontrastem, formę widać to bardziej kontrastowo. Tutaj mamy, jest dokładnie wszystko zapisane tak samo, tylko że tutaj są nawiasy owalne, a tutaj nie ma tej kreski. Czyli to oznacza, że x jest większe od minus 2, ale mniejsze od 2,5. Oraz, że, czyli to jest to samo co, że x należy do zbioru od minus 2 do 2,5 obustronnie otwartego. Zwracając uwagę na obustronnie otwarte, to oznacza, że minus 2 i 2,5 nie należy. Tak. I to by było na tyle, czego się dzisiaj dowiemy, czy już się dowiedzieliśmy. Tutaj jak wiecie, proste, tutaj nie ma nic trudnego, tylko trzeba zawsze wiedzieć, żeby zwrócić uwagę na te kropki, czy są zamalowane. Musimy pamiętać, że nieskończoność, że nie możemy określić nieskończoności, czyli zawsze będzie mniejsze od nieskończoności lub większe od minus nieskończoności. Musimy zwracać uwagę, gdy liczymy tutaj kreski, żeby się nie pomylić, ponieważ to są bardzo straszne błędy, znaczy takie smutne dane, gdy potem widzimy. No i to by było na tyle. Zapraszam na kolejne lekcje. Potem znów rozwiniemy osie i inne tematy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.